Na wiadomości z regionu zaprasza Kafe Paulinka. Receptura na lody, desery przekazywana z pokolenia na pokolenie. Rodzinna atmosfera w przytulnym miejscu. Kafe Paulinka, Twój najlepszy punkt na kawiarenkowej mapie Myślenic. Dzień dobry, Ewelina Mielska-Stankiewicz. Zapraszam na najnowsze wydanie Wiadomości z Regionu, a oto co m.in. w programie. Dziękuję. Wybrzmiało z ust państwa Ciężak z Węglówki. Bal nad bale, czyli zabawa w szczytnym celu. Oraz spotkanie ze sztuką. Państwo Ciężak z Węglówki od blisko roku mieszkają w nowym domu, wybudowanym siłą ludzkich serc i rąk. Wcześniej rodzina bytowała w starym, rozpadającym się baraku, który nie spełniał żadnych norm mieszkaniowych. Na szczęście znalazło się wielu ludzi dobrej woli, dzięki którym rodzina może żyć w normalnych warunkach. Za pomoc i zaangażowanie w ich sprawie państwo Ciężak postanowili ogromnie podziękować wszystkim darczyńcom podczas specjalnie przygotowanego spotkania. W tym dla nas, dla całej naszej rodziny, ale przede wszystkim dla gości, w tak ważnym dniu pozwólcie, że w kilku słowach złożę podziękowania, które będą też w formie świadectwa. Dziękujemy przede wszystkim Panu Bogu za to, że właśnie w tym konkretnym czasie, w tej konkretnej sytuacji pozwoli nam żyć na tym świecie. Z perspektywy czasu widzimy, że to wszystko miało sens. Mimo że na wczesne czasy było nam bardzo trudno. Mieliśmy żart do Pana Boga, że mimo naszych codziennych wspólnych modlitw o prawdziwy nowy dom, On nas nie słuchał. Wtedy nam się tak wydawało. Dziś wiemy, że On był tuż obok nas. Nasze życie, a przede wszystkim warunki mieszkaniowe w pewnym momencie stały się bardzo trudne. Budzenie się, zasypanie śniegiem, mokrzy od deszczu, czy z powodu niskich temperatur trzeba było spać w pełnym ubraniu. Czasami grzaliśmy sobie nogi butelkami, gdzie była ciepła woda lub nagrzanymi cegłami. Strach przed gryzoniami i wiele podobnych trudnych sytuacji. Jednak nigdy nie przestaliśmy całym naszym rodzeństwem i rodzicami się wzajemnie szanować. Rodzice uczyli nas szacunku do drugiego człowieka, umiejętności dzielenia się z innymi, mimo że sami nie mieliśmy wiele. Rodzice nam mówili, że są jeszcze biedniejsi od nas, że trzeba się dzielić, uczyli nas. Zawsze czuliśmy miłość naszych rodziców. A to, co było ważne, to uczyli nas troszczyć się o Gosię. Inicjatorem akcji Zamieńmy barak na dom była Magdalena Dudzik, która bezinteresownie podjęła walkę o lepsze jutro dla rodziny z Węglówki. Przyjęcie zorganizowane jest przez rodzinę Ciężak, również przez Społeczny Komitet Zamieńmy barak na dom. Jest zorganizowane, aby podziękować wszystkim darczyńcom i wszystkim ofiarodawcom, którzy zechcieli wziąć udział w naszej właściwie 4-letniej akcji. Jak ta akcja się przyjęła wśród społeczności? Wśród społeczności lokalnej może powiem tak, że najmniej, natomiast kiedy wyruszyliśmy dalej i kiedy to już właściwie ramy powiatu nawet przekroczyło, wydaje nam się, że akcja z powodzeniem się w tej chwili kończy. Wszystkie prace, jeśli chodzi o dom państwa Ciężak, zostały już zakończone? Jeszcze trzeba ocieplić domek i otynkować go. Myślę, że na wiosnę. Ocieplenie będzie wykonane jeszcze w październiku tego roku, a otynkowanie chyba na wiosnę w przyszłym roku i już będą zakończone wszystkie prace z tym związane. Co czuje inicjator tej akcji, czyli między innymi pani? Po takim czasie, po 4 latach ciągłej walki, ciągłego zbierania pieniędzy i ciągłej aktywności, oczywiście takiej poza pracą. Wielką wdzięczność tym wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział i cieszę się razem z państwem Ciężak, że mają lepsze warunki do życia. Tutaj bez wątpienia pani drużyna i pani jest bohaterką tego, co się tutaj dzieje. I myślę, że państwo Ciężakowie niejednokrotnie wyrazili swoją radość z tego co pani dokonała. Przepraszam, ale Nasza żadna wielka pomoc w tej kwestii. Tak naprawdę to jest tylko pomoc Pani, bo Pani dostrzegła, Pani wielu krokom, wiele murów Pani przebiła. Tym, jaką Pani jest. Tyle chcę powiedzieć. Więcej tutaj nie ma nic do powiedzenia, naprawdę wszystko zauważyliśmy. Myślę, że Pani się mimo wszystko należy 100 lat. W ramach 24 Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej Myślenickie Muzeum Niepodległości zaproponowało 3 wystawy, z czego 2 zainaugurowano w sobotę 14 października. Oficjalnego otwarcia dokonał ksiądz dziekan Stanisław Makowski. Podkreślił on aspekt duchowy sztuki, która wywiera wpływ i zostawia trwały ślad wzmacniający kolejne pokolenia. Pod aniołami to wystawa malarstwa Marii Krzysztofa Iżyk. Artyści z Poręby opowiedzieli o swojej wspólnej pasji do malowania, poszukiwaniu odpowiedniej techniki wyrazu i o tym, skąd czerpią inspirację. Spotkanie z ikoną z ciemności do światłości to druga wystawa, której autorami są członkowie wspólnoty Odnowa w Duchu Świętym Nazaret z Myślenic. Uczestnicy wystawy wysłuchali krótkiego, aczkolwiek bardzo ciekawego wykładu Beaty Bodzioch dotyczącego duchowego znaczenia ikony oraz mieli okazję zobaczyć, jak w praktyce wygląda praca z ikoną. To, jak należy pisać ikony, zaprezentowała Elżbieta Malczewska. Obie ekspozycje obejrzeć można do 8 listopada w godzinach pracy muzeum. W poniedziałek, 16 października, z okazji Europejskiego Dnia Przywracania Czynności Serca w całej Polsce w sumie w samo południe próbowano pobić rekord Guinnessa w jednoczesnej resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Akcja zainicjowana przez Fundację WOŚ odbywa się już po raz 5, natomiast po raz 4 wzięli w niej udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Myślenicach. Koordynatorem akcji była Anna Zachel, opiekun szkolnego koła PCK oraz realizator programu edukacyjnego Ratujemy i uczymy ratować. W jednoczesnej resuscytacji wzięło udział 236 uczniów oraz 22 szkoleniowców, instruktorów i wolontariuszy. Wykonywali oni uciśnięcia klatki piersiowej i wdechy ratownicze na 15 fantomach. W piątek 20 października Myślenicka Grupa MG Foto oraz Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zorganizowała wernisaż fotografii i malarstwa na szkle pod tytułem Muzyka smyczkowa na dachu świata. Artystka z Poronina Maria Antonina Gut zaprezentowała ciekawe ludowe prace, malarstwo na szkle w starych drewnianych ramach. Jak sama powiedziała, nie ma nic wspanialszego niż tworzyć dla innych. Wernisaż fotografii Mariusza Węgrzyna, myśleniczanina, członka grupy MG Foto, to natomiast 20 wyjątkowych zdjęć w starym stylu. Fotografie przeniosły gości wystawy w górskie klimaty. Licznie zgromadzona publiczność nie ukrywała swojego zachwytu nad taką formą artystycznego wyrazu. 21 października w Strażnicy OSP Czasław miał miejsce bal charytatywny, będący kolejnym z wielu działań mających na celu wsparcie chorego na białaczkę Kamila Muty. Podczas balu zorganizowano aukcję ciekawych fantów. Wśród nich znalazły się m.in. piłka od Marcina Gortata, filiżanka od premier Beaty Szydło czy wieczne pióro od wójta Raciechowic Marka Gabzdyla. Rodzinie uda się zebrać pieniądze, a nie daj Boże jeszcze ktoś im na przykład kupi płytki na schody i im te schody wyłoży. Ludzie zwykli mawiać, że się dorobili. Brońcie tych ludzi. Nie pozwólcie, żeby takie opinie się zdarzyły. Bardzo was proszę, bo to nie jest tylko pomoc finansowa. My jesteśmy tutaj po to, żeby powiedzieć wszystkim, że jesteśmy z rodziną pana Stanisława i z jego Kamilem, z jego żoną, z jego drugim synem. Drodzy Państwo, my też tutaj daliśmy świadectwo dobrego serca, co się wiąże z tym, że musimy ich bronić od początku do końca. W tej chwili, co widać w tle, jesteśmy w pięknej strażnicy OSP Czasław, w której rodzice przygotowali bar charytatywny, właśnie który ma na celu pomoc Kamilowi. Także nie wyciągają oni rąk po pieniądze, ale chcą po prostu aby wspólnie bawiąc się również przyczynić się do tego pięknego gestu, jakim jest zdobycie funduszy właśnie dla Kamila. Mówi pan dyrektor o takim mądrym pomaganiu, tak? Czyli pomagamy poprzez działanie i to nauczyciele i rodzice z waszej szkoły potrafią robić. Tak, no ja podkreślam to zawsze, że no w tej gminie nie ma lepszych nauczycieli niż nauczyciele już obecnie szkoły podstawowej imieniem Jana Kochanowskiego w Raciechowicach. Nauczyciele potrafią w sposób bezinteresowny, sami, bez przymuszania, bo to jest ważne w dzisiejszych czasach, kiedy wszyscy patrzą tylko i wyłącznie, czy są z tego jakieś korzyści. Moi nauczyciele potrafią to robić. Zawsze robili i wiem, że zawsze mogę na nich liczyć. Tak samo rodzice. Naprawdę tej szkoły by nie było, gdyby nie rodzice. Gmina pomaga nam bardzo wiele, ale też niewiele może. Natomiast wszystko to, co się dzieje, to jest właśnie przy pomocy przede wszystkim rodziców. Chciałem, jeśli wszyscy tu jesteście, podziękować. Jakbym tylko dał radę, to pewnie każdemu z osobna. Bez was praktycznie byśmy tego nie dali rady uczynić. Dziękuję wszystkim bardzo z całego serca. Jak Kamilu? Obecnie Kamil w tym momencie jest stan w sumie bardzo dobry. Poprawia się wszystko. Czekamy na kolejną chemioterapię, w której dostanie wdrożony właśnie ten lek, który zbiera pieniądze. Ten lek to akurat co próbujemy go wdrożyć, to jest lek tak docelowy, który praktycznie eliminuje wszystkie komórki rakowe. To nie jest lek, który gwarantuje, że go wyleczy, po prostu, że zatrzyma ten cały proces. Wiadomo, że każda z nowa choroby rakotwórczej, bo tak to się tam też nazywa, jest coraz gorsza. Więc myślę, że będzie dobrze. Faktycznie jeszcze parę miesięcy zejdzie na pewno. Przewiduję, że około stycznia, może grudnia uda się zrobić przeszczep szpiku, który na pewno się uda, bo inaczej tego nie wolno sobie brać. Więc z całego serca jeszcze raz dziękuję tu wszystkim przybytym. Jakbym tylko dał radę, tym wszystkim stosownie podziękował. Najdrożej wylicytowanym fantem była koszulka z podpisem Roberta Lewandowskiego, wylicytowana za 5 000 zł. Całkowity dochód z balu to 39 700 zł. Czy jeszcze mamy w planie ponowną sprzedaż zniczy? No ona przeszła najśmielsze oczekiwania, zresztą tak jest zawsze, ludzie są bardzo hojni. Również planujemy mecz charytatywny przy współudziale klubu sportowego Grodzisko. Już jest wyznaczona data, to jest 2-3 grudnia, czyli tak w okolicach Mikołajek. Również jest zbiórka makulatury, góra grosza i to wszystko po prostu idzie właśnie jako pomoc dla Kamila. Z podpisami wszystkich wisiaków. Dla ciebie, Gabryś. Jesteś bohaterem. Coś, Gabryś, powiemy teraz? Dziękuję. Nic nie trzeba więcej. Trzymamy kciuki. Wszystkiego dobrego. Nasze zaproszenia rozpoczynamy od soboty 28 października. Warto pojawić się tam w Regionalnym Centrum Oświatowo-Sportowym w Dobczycach, gdzie od godziny 10 trwać będzie 3. Festiwal Rodzinnych Zespołów Kameralnych. Również w sobotę, ale w Wiśniowej rozpocznie się 2-dniowa impreza kulturalna pod nazwą Małopolski Festiwal Teatrów Wiejskich. Rozpoczęcie w sobotę o 14:30, w niedzielę natomiast od 11:00. W niedzielę w Myślenicach od 9:00 na plaży Trawiastym na Górnym Jazie moc atrakcji. Na piknik charytatywny na rzecz chorej Emilki zapraszają Fundacja Siepomaga i Myślenicki Klub Motorowy. Na dziś to już wszystko. Życzę Państwu dobrego weekendu. Do zobaczenia.